Łączymy się w tej chwili z Andrzejem Sołtysikiem, z dziennikarzem, specjalistą filmowym. Witaj, Andrzeju. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Dorociński zagra u boku Toma Cruise'a. Sukces? Wielki sukces? Czy trochę, no trochę jest to przesadzone? Niewątpliwie elektryzująca wiadomość, prawda? Trzeba przyznać, bo to robi wrażenie. Wiemy, kim jest Tom Cruise i jaki jest jego wpływ na światowe kino oraz jego pozycja w Hollywood, mimo jakichś tam kontrowersji dotyczących życia prywatnego. Ale niewątpliwie jest to ogromny sukces, bo seria Mission Impossible... Słyszymy się. Czy się słyszymy, Andrzeju? Teraz? O, teraz tak. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Więc pytałaś, czy to jest sukces, czy wielki sukces, czy też jakaś newsowa wydmuszka. Więc powiem tak, że to jest ogromny sukces, bo wiemy, kim jest Tom Cruise i jego produkcja Mission Impossible, która od ponad 20 lat zarabia wielkie pieniądze na całym świecie i cieszy się niezmienną popularnością. Więc to, że Marcin Dorociński zagra w tej produkcji u boku Toma Cruise'a, jest sukcesem wielkim, ale oczywiście skorygujemy to wtedy, kiedy zobaczymy. Pewnie będzie to rola drugoplanowa, jak znam życie i zasady tych hollywoodzkich produkcji, ale może być wyrazista, znając umiejętności i dorobek Marcina Dorocińskiego. Bo ja mam takie wspomnienie, pamiętam, jak wielkie uniesienie było, kiedy dowiedzieliśmy się, że Rafał... Zawierucha. Tak, Zawierucha zagrał u Quentina Tarantino, no a później obejrzeliśmy film, przynajmniej ja go obejrzałam, jeden z moich ulubionych filmów pewnego razu w Hollywood, no i było rozczarowanie, bo jednak to nawet nie była rola, to była taka malutka rulka, gdzie parę razy widzieliśmy, ale nawet go nie słyszeliśmy, on chyba dwa zdania wypowiedział w tym filmie. Tak, to prawda, poruszenie było wielkie i ogromne, zwłaszcza, że znowu nazwisko Quentin Tarantino elektryzuje i wzbudza ogromne emocje, raczej pozytywne. Wielkim artystą jest Quentin Tarantino, a poza tym rzeczywiście Rafał Zawierucha miał zagrać nie byle kogo, bo postać charakterystyczną, postać znaną i wzbudzającą zainteresowanie, czyli Romana Polańskiego. Masz rację, rzeczywiście tak było, że mało było tej postaci Polańskiego i mało było Rafała Zawieruchy w tej produkcji. Zdaje się, że to był wybór i decyzja reżysera, czy też reżysera i scenarzystów tego filmu, że nie chcieli bardziej rozbudować postaci Romana Polańskiego. Wydaje mi się, że jakiś taki szacunek, może trochę przestrach Tarantino przed postacią Romana Polańskiego spowodował, że ta postać w filmie była umniejszona nieco. Natomiast jeśli chodzi o samego Rafała Zawieruchę, zobaczmy, jaką mu to dało renomę, jaką przygodę. On tam spędził trzy miesiące na filmowym planie. I teraz bez względu na ilość minut, które oglądamy Rafała w postaci Polańskiego na ekranie, no ta sytuacja i ta przygoda dodała mu niewątpliwie aktorskich skrzydeł. O samym... pewnego razu w Hollywood. Znowu mamy jakieś techniczne chyba kłopoty. Andrzeju, słyszysz? Słyszysz dobrze mnie? Słyszę Państwa i słyszę A, Ciebie. To dobrze. Dobrze, to super, bo ja chciałam teraz wrócić już do tej produkcji Toma Cruise'a i do samego Marcina Dorocińskiego. I cytat z niego. Droga do tego sukcesu była długa, a poprzedzały ją liczne porażki. Nagrałem ponad 1200 self-tape'ów i przegrałem wszystkie. Pierwszy self-tape wygrałem w zeszłym roku, po ponad 10 latach żmudnych nagrań, wielkich nadziei i starań. No bije z tego pewna skromność, ale też bije z tego taka sytuacja, że strasznie trudno się przebić na Zachodzie, a co dopiero w Hollywood. A no właśnie, liczba, którą wymienia Marcin Dorociński, robi wrażenie. 1200 self-tape'ów, nawet jeżeli jest przesadzona. To rzeczywiście ta droga jest trudna. Nie zapominajmy o barierze językowej,
że nasi aktorzy są skazani na to, że grają role drugoplanowe. Niewielu jest takich jak Andrzej Seweryn, który przebił się we Francji, to w świecie teatralnym. Który... No tak, ale on znał język, on się wychował we Francji, więc to było właśnie, nie było tej bariery. No więc właśnie, ale to pokazuje, jak daleka i kręta jest droga do tej aktorskiej kariery. Piotr Adamczyk mi kiedyś też opowiadał, który w tej chwili jakoś tam sobie radzi w tym Hollywood, prawda? Ciągle słyszymy, że gra w jakichś filmach, ciągle ma otwarte produkcje, natomiast nadal zna swoje miejsce i swoją rolę, czyli jest to bardzo dobry, ale drugi aktorski plan. Ale Piotr Adamczyk opowiadał mi, że w czasach studenckich niemalże, kiedy był w Wielkiej Brytanii, też próbował podchodzić do kilku castingów i to była droga przez mękę i wielka katorga i mu się w ogóle nie powiodło. To było oczywiście 20 parę lat temu, ale jednak pamiętamy, że się zdarzyło. Z drugiej strony są też tacy aktorzy właśnie jak Andrzej Seweryn czy Wojciech Przoniak, którzy z powodzeniem gdzieś tam realizują się na Zachodzie, więc trzeba raczej patrzeć na te sukcesy, a nie porażki, ale pamiętajmy o wielkich, wielkich ograniczeniach polskich aktorów. Ale właśnie jestem ciekawa, dlaczego w takim razie polscy aktorzy tak bardzo chcą wyjechać do tego innego świata. Tutaj znowu cytat z naszego bohatera, czyli Marcina Dorocińskiego. Mhm. Pamiętam, kiedy zapytany o moje plany zawodowe, cicho i nieśmiało powiedziałem, chciałbym spróbować za granicą. Po co? Dla pieniędzy i dla sławy, mówiąc najprościej oczywiście, ale także dla zrealizowania jakichś aktorskich marzeń, czy też możliwości. Jednak jeżeli chodzi o biznes filmowy i przemysł filmowy, to Hollywood robi ciągle największe wrażenie, mimo różnych kryzysów, mimo wielu zarzutów, które możemy stawiać filmom hollywoodzkim, to jednak jest wielki, ogromny przemysł, wielka machina filmowa i produkcje, które dają nam, widzą niewątpliwie ogromne przeżycia i doznania, więc chyba jednak warto jej drogi. Hollywood pozostaje takim marzeniem, często niespełnionym, ale tak to jest właśnie z marzeniami. Natomiast niewątpliwie jest jedno, że marzenia warto mieć i warto je spełniać. No tak też powiedział Marcin Dorociński, a dla pieniędzy nie lepiej kierować swojej uwagi w stronę Bollywood? Ha, Bollywood, no właśnie, ale to jest chyba odległa galaktyka, jeśli chodzi o kulturę, o rodzaj kinematografii, która tam się prezentuje. Myślę, że no, drzwi nie są zamknięte, ale też nie są szeroko otwarte. Kiedyś taką Mekką i miejscem realizacji planów aktorskich była przecież Rosja, jeszcze Rosja radziecka na przykład. Wielką popularnością cieszyła się tam Beata Tyszkiewicz czy Barbara Brylska, nie mówiąc już o Stanisławie Mikulskim i całej załodze czołgu Rudy. Potem mieliśmy Pawła DeLonga, który... Właśnie przy Pawle DeLongu chciałabym się zatrzymać na chwilę, bo to on powiedział, tu jest cytat z niego, nie utrzymałbym się tutaj, ani rynek filmowy, ani producenci w Polsce nie daliby mi szansy, żebym żył z tego zawodu, więc za chlebem pojechałem za granicę i rzeczywiście pojechał do Rosji, gdzie więcej naszych aktorów wyjeżdża, też ze względów językowych, ten akcent jest łatwiejszy, ten język jest po prostu łatwiejszy. Ale co jest z tymi pieniędzmi w kraju? Nie da się utrzymać z aktorstwa. No nie, no myślę, że jednak mimo wszystko Paweł trochę przesadził z tymi pieniędzmi. Natomiast pamiętajmy, że dzisiaj Rosja jest już zamkniętym rynkiem i kwestią śpiewem przeszłości. Wiemy, że nie interesuje nas ruski mir i już to się nie wraci, jak to mawiali w dawnej Czechosłowacji. Natomiast pamiętajmy też o tak zwanej głębokości rynku filmowego. Znowu wspomniałaś Bollywood, to jest ogromny rynek, prawda? Miliard ludzi, miliard potencjalnych widzów. Chiny, czy Rosja, ta radziecka, ruska, sowiecka, czy putinowska, to jest znowu 150 milionów potencjalnych widzów. Ameryka to jest inny przykład, bo to jest niemal 200 milionów potencjalnych widzów, a z drugiej strony ta popularność kina amerykańskiego na świecie, bo w Ameryce liczą to tak, że w Stanach film zarobi powiedzmy 500 milionów
dolarów, a drugie tyle uzyska z dystrybucji światowej, która jak wiemy jest bardzo sprawna i my także kochamy, oglądamy wielkie amerykańskie produkcje. Z kolei głębokość polskiego rynku jest ograniczona do 40 milionów. Kiedyś mieliśmy taką sytuację, że sprzedawaliśmy 30 milionów biletów, potem było trochę lepiej, bo sprzedawało się około 50-60 milionów biletów, czyli statystyczny Polak był w kinie raz, może trochę więcej niż raz, no ale teraz znowu czasy są trudniejsze. A z kolei szanse na taką poważną, powszechną, masową dystrybucję na świecie polskiego kina z wielu względów, nie tylko językowych, jest bardzo ograniczona, bo sukcesy festiwalowe filmów artystycznych to jest zupełnie inne zagadnienie. Bardzo dziękuję, Andrzej Sołtysik był moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci, Andrzeju. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Mam nadzieję, że trochę uratowaliśmy renomę polskiego kina, chociaż nie zmieniliśmy oczywiście rzeczywistości.